No i co panowie, kolejny dzień. Dzisiaj sobie zagipsujemy tutaj to i postaram się jeszcze to otynkować, ale muszę jechać po tynk, bo mam tam jakieś tynki, ale kurde, one już są stare i w sumie trochę się cykam, że jak zacznę to robić, a tam coś się spieprzy, szkoda roboty. Choć powinny być dobre jeszcze, ale nie wiem. Dobra, bierzemy sobie dzisiaj gips budowlany. O, ale dobrze mi wyszedł ten gips, bo nie jest taki rzadki ani gęsty. Piękny rejs. O, i elegancko jest. Cyk, kurde. I jak wyszło? Bardzo ładnie. Teraz musi to związać. I będzie. I co panowie, wróciłem. Byłem po zaprawę tynkarską i u dziadka, żeby mi dociął kafelkę jedną tam na dół. No i co? Będziemy tutaj już niedługo tynkować. Tutaj jeszcze trochę jest mokry ten gips, także jeszcze tutaj go zostawię na godzinkę może. Nie wiem w sumie czy na godzinkę. Zobaczymy. I co? Będziemy tutaj to wszystko tynkować. Tak jak powinno być. O, taki paseczek musiałem dociąć. I co panowie? Możemy zacząć tynkowanie. Przygotujmy zaprawę. Trochę wody. Kurde, to mocowanie kranu to jest coś pięknego. Kurwa, to się nie trzyma. Człowieku. Trzeba się nauczyć. No wyjdzie to jakoś. Troszkę więcej wody dałem i jest lepiej. Dla mnie tak nie spływa, ale wygląda to tragicznie. Się jakieś wertepy kurde porobiły. O, teraz widać. Dobrze. Nie marudzić. Myślałem, że to lepiej będzie. Oby się to tylko później trzymało. Na razie to większość spada. Na statyw leci wszędzie. Daj pan spokój z taką robotą. O, elegancko jest, kurde. Dobra. I co panowie? W miarę tam doszedłem do wprawy, żeby była w miarę dobra konsystencja tej zaprawy tynkarskiej i jakoś to tam wyszło. Nie ma tragedii, teraz muszę tylko posprzątać, bo się oczywiście bajzel zrobił. I co, teraz musi to wyschnąć i na to już można będzie kłaść kafeleczki. Jeszcze posprzątać tu muszę, bo kurde. Ale jest elegancko, no może tak prosto jakbym chciał nie jest, no ale idealnie być nie musi. Idą na to kafelki, także będzie dobrze. Ważne, że tyle zaprawy nie pójdzie, nie pójdzie tyle kleju na płytek,
od płytek nie będzie taka gruba warstwa, a reszta to już się jakoś ogarnie. Także co, ja tutaj sprzątam i tyle. I co panowie, kolejny dzień, zagruntowałem to jeszcze wszystko. Już jestem wkurzony, bo za grubo tu trochę poleciałem i będzie trochę mogą wystawiać te kafelki. Ale już ciul z tym, powiem wam, to jest i tak kotłownia. Tutaj nie musi być idealnie prosto wszystko. Jak będą trochę wystawać, też się nic nie stanie. A może akurat się nada, tutaj też jakieś niektóre wystają, także może nie będzie takiej dużej różnicy. I co? Zaraz będę urabiał klej. Kafelek nie szlifuję, daję nowe. Może kiedyś sobie tamte zeszlifuję, ale to widzę, że to już nie ma sensu. Urobię sobie klej zaraz. Będziemy kleić. Oczywiście metodą kombinowaną, czyli trochę na kafelkę, trochę na tutaj na podłoże. Mam grzebień taki, także pójdzie to, myślę, elegancko. Będziemy robić jak zagranicy. Proszę bardzo, pojemnica jest jak spaniaczek, bo jak wiadomo, tylko spaniaczki kładą na krzyżaczki, także krzyżaczki też będą. Ale panowie, zanim klej, to jeszcze muszę dopasować kafelki. Mam do tego specjalistycznych narzędzi oczywiście do cinania. Także robię to obcynkami. Glazurnicy mnie zjedzą. Dobra. Dopasujmy sobie tutaj troszkę. Tu musimy zabrać. I w górę. Ops. Kurwa, zaraz pęknie ci ta kafelka i tyle będzie. O, już prawie, jeszcze tu na dole. Elegancko. U siebie jak rób, u siebie. Widziałeś to? Człowieku. Odkręciło się samo. Tak to się musiało skończyć. A nawet się nie zaczęło. Trzeba zostawić na 5 minut. I znowu przemieszać, co czytałem. Chyba dobry klej. Nie spada. Taka konsystencja chyba powinna być. Chyba ciężki ten. Już się upierdoliłem tym klejem. Manianę. Najpierw sobie ten paseczek taki mały, to mi się odłupał, przykleimy troszkę, kleimy, tak to było. O. Klej wyszedł, się uszczelniło. Prowizorka. O! Będzie dobrze. Hops. Ja szczerze, że nie wiem, jak z tego grzebienia korzystać. Klej mało. Mało klej. I na płyteczkę troszkę. Dobra, i tak poziomu widzę nie ma, to nie trzeba. Nie bardzo. Przesuń pan to troszkę szpachelku.
było miejsce na spójne. No i to tak, panowie. Taka usterka tu wyszła. Nie jest za równo, nie jest za dobrze, ale jest. Tutaj krzywo, bo tutaj krzywo było ogólnie, nie? W sensie ja zrobiłem krzywą. Krzywo to tynkowałem. I teraz są takie trochę chocki klocki, ale tak jak mówiłem, tu jest kotłownia. To nie jest ważne. Ale nie wiem, czy tutaj poszło nierówno. Chyba tutaj zaczęło być nierówno. I później tu już też było nierówno. Jest nierówno, no. Jakieś takie niedoróbki. Ale klej jest. To się zafuguje. Nie wiadomo, czy te płytki były też równe. Nie było, tylko żeś kurwa zrobił to krzywo. Dobra, tam. Tak. Muszę to oczyścić, póki jeszcze jest w miarę to plastyczne. No, tu jest nawet równo. Ale to tak. Powiedzmy. Dobrze jest, panowie, to jest tak zwany błąd pomiarowy. Tu nawaliłem tynku, a tutaj nie. Tak trzeba było mniej tynku dać. Wtedy by było fajnie równo prosto, a teraz jest jak jest. Ale powiem wam, najważniejsze, tutaj więcej nie trzeba. Nikt tutaj z tego strzelać nie będzie. To jest pomieszczenie techniczne. I co, panowie, już tutaj otwory zaznaczone. Najpierw to wszystko tutaj zamontuję, a później będę fugował. Tu mam takie wiertełka do szkła i do kafelek. Także tym fajnie może pójdzie. Tylko się przez kafelkę tym przewierca, a reszta to już normalnym wiertłem do betonu. Bez udaru, bo tutaj pustaki, wiadomo. To leci. O, panowie, kurwa, patrzcie. Z tymi kołkami to jest zawsze tragedia. Znowu miałem jakiegoś pecha. Wiertło czerwone, ale się okazało, że tępe było. O mój Boże. Ale teraz będzie moc, bo to na takie mocne kołki. 80 mm długości, dziesiątka. Takie śruby, nie ma szans, że to się rozwali. Teraz będzie elegancko. Dobra, panowie, zmiana planów. Tutaj zostaje jak zostaje. Nie dajemy tego płaskownika, bo musiał wycinać. Tu już zacząłem, ale uzupełniłem klejem, żeby to wzmocnić z powrotem. Nie ma sensu tego robić, powiem wam. Tak na tyle są te kołki długie, że to da radę. Dobra, panowie, z takich szybkich update'ów to jeszcze mi się rozwalił ten cały, tu jak widzicie, syfon. Musiałem jeszcze jeden skołować używany, bo z innej umywalki, ponieważ nie ma już syfonów z wyjściem na rurkę 50, nie wiem dlaczego nie ma. Jak ja tutaj jest zlew techniczny i tu ma być 32, no to on będzie znowu pewnie zaraz zatkany. Dlatego wziąłem jakiś używany szybko, żeby było. Przy okazji to też tutaj wymienię ten zawór na nowy, bo już nie będę tu grzebał, bo mi się nawet nie chce. Także to zrobię, tutaj już mam wszystko przymontowane. Dlatego mi się to urwało, bo tu musiałem wszystko demontować, żeby przykręcić tą jedną śrubę z prawej. Ale trzyma się to konkretnie. Prędzej chyba te plastiki puszczą. Powiem wam, już nerwowo tutaj mnie nosi, dlatego robię tylko takie update'y, co tutaj się dzieje. Nie nagrywam tego longiem jakimś. No i co? Montuję to. Najpierw ten zawór, żeby już to było. Zakręcę zaraz wodę. Tutaj trochę gwindy natnę przeszczotem, taśmą teflonową. Jeszcze nigdy nie robiłem, także zrobię taśmą teflonową. No i powinno tutaj już być ok.
I co panowie, co wam powiem, to wam powiem. Jak się jedno ruszy, to wszystko trzeba wymieniać. Tutaj proszę bardzo, kolejny wężyk, w którym wymieniałem uszczelkę. Muszę go wymienić, bo po prostu już tu się pancerz rozwalił. A tu już jest tylko guma. Więc prawdopodobnie za jakiś czas tutaj by była powódź. A wolę, żeby jej nie było. Nowy zawór zamontowany. Także to jeszcze muszę kupić, już chyba drugi raz w tym sklepie, a w tym tygodniu trzeci raz, także no remont pełną parą. Tak to panowie wygląda końcowo, tutaj kran przymocowany, trzyma się elegancko na szóstkach, chyba, czy siódemkach, nie szóstkach, ale na w sensie na dziesiątkach, ale długość 60. Wężyki wymienione, te od domu co szły, zawór wymieniony. Tutaj ta część wymieniona, kafelki wymienione, kołki wymienione, przyklejone. Jeszcze mi zostało to zafugować, ale to już wam nie będę tego pokazywał, bo to nie ma sensu. To tam zrobię w innym czasie. Ewentualnie, jeśli to będzie ten, to wam pokażę. Ale wszystko, jak widzicie, elegancko wyszło. Te kafelki troszkę takie są nie za proste, ale wiadomo. Za ładnie też nie może być. To jest zresztą kotłownia i tak może zostać. Także wszystko jest ok. Teraz można, teraz prędzej się te chyba plastiki połamią niż te kołki wylecą. Także jest teraz solidnie, myślę, zrobione i na lata. No i co panowie, tak to wyszło po zafugowaniu. Nawet nie ma takiej różnicy w kolorach fug. Bardzo ładnie wyszło, nawet tutaj się nadało. Tutaj też na dole jest elegancko, zawór nowy. Także co? Kolejna bardzo dobra robota. Mówiłem, że tego nie będzie widać. To był błąd pomiarowy. A. Dobra, bo kolejne roboty znowu czekają. Ciągle coś.